Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w 20 Vlogmasie. Jak widzicie, jestem już na dworcu głównym w Warszawie. Na Warszawie Centralnej, to nie jest dworzec główny. Taka różnica mała. Chociaż dla mnie to jest tak jedno i to samo. Idę teraz do Biedry po jakieś rzeczy na drogę, jakąś wodę i może, nie wiem, jakąś bułkę sobie kupię. No, żeby mieć co jeść po drodze. Przed chwilą niby byłam jeszcze w Maku i zjadłam jakieś tam frytki i jakiegoś tam tosta, ale ile mnie to potrzyma, pewnie niezbyt długo. A dzisiaj rano w ogóle ledwo wstałam, ale wstałam, to się liczy. Nie chwytałam nawet za kamerę, bo uznam, że nie, bo się spóźnię na pociąg. A przyjechałam tutaj na dworzec z 40-minutowym wyprzedzeniem, czy nawet więcej miałam jakby zapasu, więc ładnie. Jak dla mnie to naprawdę ładnie. Nie no, ale jakby nie chciałam się spóźnić na pociąg, bo gdybym się spóźniła na ten pociąg, no byłoby dość słabo. Dobra, lecę do Biedry po zakupy jakieś. Wzięłam croissanta, bułkę z makiem i takiego jakby, nie wiem, krętacza. Wiem, że dużo, ale wolę, wiecie, kupić to jedzonko i mieć za dużo, niż no potem na trasie z głodu padać. Jakieś ostatnie 20 minut podróży i prawie przez całą drogę spałam. Poza pierwszymi 30 minutami, bo wtedy oglądałam serial. Potem chciałam robić zadanie, ale no, muszę spać. Jakby spałam w ogóle w każdej możliwej pozycji. Najpierw tak. Potem położyłam się tutaj, wiecie, jakby na drugim fotelu, krześle, miejscu. Potem. Jak ja jeszcze spałam? Że jakby tutaj miałam głowę, gdzie siedzę teraz, a tam nogi. Tylko nogi jakby nie wystawały tam daleko. Więc kombinowałam bardzo. A, jeszcze spałam z głową na stoliku. W ogóle siedzę przy stoliku. A jak się przebudziłam, to jakby miałam wrażenie, że coś mi się stało w rękę. Bo jakby zdrętwiała mi cała. Potem przez jakieś 10 minut, nie na dobre przesadzam, ale no, przez parę minut miałam takie mocne mrowienie, tak naprawdę mocne. Więc... No, to wtedy przestraszyłam. Ale jakby wszystko już wróciło do normy, mogę zginać palcami, bo wtedy tak niezbyt mogłam. No i ściągnęłam już wszystkie rzeczy z góry, żeby wysiąść szybko z pociągu. Stawiam sobie też budziki, żeby nie przejechać mojej stacji. Tak. Także polecam tak robić, jak chcecie iść spać. I wiecie, że zaśniecie. No mi się kiedyś już raz zdarzyło przejechać stację. I nie chciałabym tego powtórzyć. Przed chwilą Wam też pokazywałam, jak zabezpieczyłam moją roślinkę, żeby przetrwała tą podróż. No po prostu obwinęłam doniczkę folią i jakby ziemię, żeby no ta ziemia się nie wysypywała, żeby nie było sypu. No a tak to generalnie staram się nieść bardzo jakby delikatnie w tym worku, żeby były jak najmniejsze straty w listkach. Póki co tylko jeden jest tak ucierpiał, ale zobaczymy no za parę dni. Jaka tu jest to ładna pogoda, wow, normalnie jestem pod wrażeniem. To w Warszawie słońca dawno nie było, oj dawno. Czekałam na to jedzonko od 2 tygodni i mamy tutaj burgera, cheeseburgera, ale się z ser ciągnie pięknie. A do burgera jeszcze mam frytki, o tutaj. Właśnie robimy z Agą jedzonko na jutro, dla mamy do pracy, no i dla nas na obiad, żeby nie trzeba było jutro, no, nic w ciągu dnia robić. Tutaj jest kurczak, który początkowo miał być w jajku z przyprawami, ale że jajek w domu nie miałyśmy, no to wymyślił się coś innego, czyli mąka pomieszana z wodą. No i załóżmy, że coś z tego wyszło. Takiego kurczaka z panierką obtaczamy w czarnuszce z sezamem. No i to wszystko będzie lecieć do piekarnika. Nie wiemy, co z tego wyjdzie. No ale trzeba przyznać, że wygląda to bardzo fajnie w tym momencie. Druga porcja kurczaków upieczona i w ogóle zabrakło nam sezamu, więc no część jest tylko jakby w tej takiej panierce zrobionej z mąki, z wody, no i z przypraw. A te resztki sezamu to po prostu
zostały po poprzednich kurczakach. Dzisiejszy vlogmas będzie taki raczej biedny, bo byłam przez cały dzień tak bardzo zmęczona, że no właściwie nic nie nagrywałam. Pojechałyśmy z mamą i z siostrą do Wrocławia, właściwie to na Bielanę Wrocławskie do galerii, żeby no szukać jakichś tam prezentów, ale no ja dzisiaj nic nie znalazłam, zupełnie nic. Także dobrze, że wczoraj chociaż coś tam kupiłam małego, znaczy nie takiego małego, ale no dla mamy. Mam nadzieję, że jutrzejszy vlogmas będzie bardziej urozmaicony, bo dzisiaj serio, oj nie, to nie był dobry dzień do nagrywania. A też nie chciałam nagrywać niczego na siłę, no bo jakby to się mija z celem. No ale teraz myślę, że możemy przejść do opakowania paczuszki, tej o. I waszym zdaniem w środku jest herbata, nercy, składnik do robienia kosmetyków, sól do kąpieli, musli, bakalie, tu jeszcze mamy, danie musli, płatki, paczuszka z cukiereczkami i ciastka. No tak widzę, że wszystko się kręci wokół słodycza albo herbaty, więc już opakowujemy. No i dzisiaj pierwsza odpowiedź była jak najbardziej poprawna, więc szacun. Jedna herbata to jest czerwony smok super owocowa. Wstrzymana jest hibiskus, skórka róży, rodzynki, jabłko, ananas, porzeczka liofilizowana, truskawka, płatki róży, aromat. A druga to jest herbata bajkowy świat i ją kojarzę z zeszłego roku. Ona w zeszłym roku była w kalendarzu adwentowym. Z hibiskusem, cytryną, żurawiną, mango, ananas, melon, pomarańcza, malina, porzeczka i aromat. Więc mam kolejne dwie mega dobre herbaty do kolekcji. I dzisiaj pozdrawiam bardzo serdecznie Karle. Gratulacje, że udało ci się zgadnąć. No także buziaczki i najgorętsze pozdrowionka. A kolejna paczuszka z numerem 21 to jest o coś takiego. A ta paczka jest taka raczej no długa. I tam jest coś takiego jakby miękkiego. Także w komentarzu piszcie wasze propozycje, co tutaj może się kryć. A ja pozdrowię jutro osobę, która jako pierwsza poda poprawną odpowiedź. I jeszcze tylko 4 dni i święta, a 2 dni na uczelni zostały. Tylko 2 dni. Z czego na dzisiaj, znaczy na jutro, nie no w sumie to na dzisiaj, bo jest po północy, robić nic nie musiałam. Znaczy nie, na pewno by coś się znalazło do roboty, ale zrobię to w ciągu dnia. Jakby w czasie przerw między zajęciami. Ja teraz lecę się kąpać i potem będę kładła się spać, także dziękuję wam ślicznie za oglądanie. No i do zobaczenia jutro. Pa, pa!